Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj pierwszy poświąteczny odcinek naszych pytań i odpowiedzi. Zapraszam. Najpierw proszę przyjąć ode mnie najlepsze życzenia z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech zmartwychwstały Pan nasz Jezus Chrystus szczególnie ma w opiece wszystkich widzów naszego kanału. Przechodzę od razu do pytań. Tym razem wybrałem pytania tylko z ilością polubień ponad 20 łapek w górę. Dlaczego? Dlatego, że po prostu było takich całkiem sporo, a więc już nie wziąłem żadnego z tych mniej popularnych. Postanowiłem na otwarcie tego odcinka pytań i odpowiedzi poruszyć kwestię zabijania zwierząt. Ostatnio powiedział ksiądz, że niepotrzebne zabijanie zwierząt jest grzechem. Co jeśli pewien człowiek rozumem i sumieniem rozpoznaje, że jego stan zdrowia i wiedzy o żywieniu pozwala mu, by bez problemu prowadził w pełni roślinną dietę, ale ponieważ lubi smak mięsa, mimo to zabija zwierzęta na pokarm, będąc świadomym, że jest mu to niepotrzebne i motywowany wyłącznie chęcią odczuwania przyjemności ze smaku mięsa. Czy człowiek ten popełnia grzech? A więc nie odpowiem od razu na samo pytanie z końca tegoż pytania, tylko zacznę od pewnego wstępu, bo myślę, że sama odpowiedź mogłaby być myląca. A więc mamy tutaj do czynienia z pytaniem, które myślę, że z punktu widzenia współczesnych, modernistycznych prądów jest zrozumiałe, natomiast z punktu widzenia tradycyjnej teologii jest stosunkowo mało zrozumiałe. Dlaczego? Dlatego, że w katolickiej antropologii, czy po prostu w katolickiej nauce, to człowiek jest koroną stworzenia. I całe materialne stworzenie istnieje po to, żeby człowiekowi służyło. Dlaczego? Dlatego, że całe stworzenie ma pewną hierarchię i na szczycie tej hierarchii, mówimy, prawda, o stworzeniu, na szczycie tej stworzonej hierarchii mamy te istoty, które mogą swoim rozumem poznać Pana Boga i poprzez wolną wolę, przez miłość się z Nim zjednoczyć. A więc mamy aniołów, którzy są obiektywnie rzecz biorąc hierarchicznie dużo wyżej od człowieka i człowieka, który ma w sobie ten aspekt zwierzęcy, ale jednocześnie jest obdarzony rozumem i wolną wolą, dlatego święty Tomasz może go nazwać animal rationale, co po polsku brzmi tak brutalnie: zwierzę rozumne. Połączymy sobie te dwa aspekty. To stawia nas w tym szczególnym położeniu bycia takim mikrokosmosem jednoczącym w sobie zarówno stworzenie materialne, jak i stworzenie duchowe. I jako tacy w imieniu całego stworzenia, również tego materialnego, mamy obowiązek, żeby Panu Bogu oddać cześć nie tylko w imieniu własnym, ale można powiedzieć, że również w imieniu właśnie całego stworzenia, również tego materialnego stworzenia, które nie może świadomie Panu Bogu czci oddawać. Oczywiście stworzenie bezrozumne, które kieruje się prawami fizyki, czy prawami biologii, prawami życia, prawami instynktów w przypadku zwierząt, to stworzenie, podążając za prawami bożymi, również oddaje na swój sposób Panu Bogu cześć, ale jednak na sposób nieświadomy. My natomiast mamy możliwość, będąc również, mając w sobie również ten aspekt zwierzęcy, materialny, we wszystkich, powiedzmy, aspektach materialności, w sensie ze strony biologicznej, czyli ze strony materii ożywionej i ze strony materii nieożywionej, jednoczymy sobie to wszystko i mamy i zarówno możliwość, jak i obowiązek, żeby w imieniu całego materialnego stworzenia Panu Bogu cześć oddawać. I dlatego też jest naturalne,
że stworzenie materialne jest dla nas stworzone. Jest stworzone po to, żeby człowiekowi służyć. Jest stworzone po to, żeby stanowić dom dla człowieka, źródło jego pożywienia, źródło utrzymania. To jest jakby z punktu widzenia katolickiej teologii zupełnie naturalne. To człowiek jest tą częścią stworzenia, dla której utrzymania pozostała część materialnego stworzenia została stworzona. I raczej nie miałoby sensu całe materialne stworzenie, gdyby nie było w nim jakichś istot rozumnych. To mogłyby być inne istoty rozumne, niekoniecznie musi to być człowiek, ale istot rozumnych, które byłyby w stanie Pana Boga poznać i faktycznie Jemu cześć oddawać. Taki pusty wszechświat bez istot rozumnych, gdy mówimy o świecie materialnym, wydaje się z punktu widzenia teologii wysoce nieprawdopodobny, bo niejako nie posiadałby on faktycznie racjonalnego celu. Co tym bardziej właśnie w kontekście ogromu wszechświata, tym bardziej pokazuje tą prawdziwą faktycznie godność człowieka. Skoro dla nas zostały stworzone te niezmierzone przestrzenie wszechświata po to, żebyśmy my mieli w nich dom. I jeśli nam się wydaje, że to zupełnie nieproporcjonalne, to dlatego, że nasz obraz człowieka jest wypaczony, albo właśnie jeśli mówimy o ateistach, to jest częsty zarzut ze strony ateistów, że to jak Pan Bóg miałby stworzyć taki wielki wszechświat dla jakichś tam ludków na takiej małej planecie. Ten punkt widzenia w ogóle nie uwzględnia, kim jest człowiek, to znaczy jak wielki w swojej naturze już jest i w swoim później nadprzyrodzonym powołaniu jeszcze większy, pomimo tego, że teraz po skażeniu grzechem pierworodnym również słaby, mały i upadły. No ale właśnie połączenie tych dwóch rzeczy, z jednej strony tej wielkości Bożego powołania i z drugiej strony tej naszej grzeszności, właśnie to daje nam obraz człowieka, katolicką antropologię, i to jest obraz, który doskonale pasuje do takiego zwykłego, codziennego doświadczenia ludzkości, w której z jednej strony mamy heroizm i wielkość, a z drugiej strony marnotę i podłość. Właśnie to zderzenie tych dwóch skrajności jak najbardziej w człowieku zupełnie codziennie obserwujemy. Ale być może to jest też bardzo ciekawa teoria pojawiająca się chyba między innymi u Lewisa, nie jestem w tej chwili pewien, że gdyby człowiek nie upadł, gdyby nie grzech pierworodny, to bardzo szybko, być może już Adam i Ewa albo jego dzieci, ludzkość by skolonizowała wszechświat. Że tak naprawdę być może było nam dane, było to nam przeznaczone, żeby bardzo szybko wyruszyć w przestrzeń kosmiczną i być może właśnie nie pełzalibyśmy tylko po powierzchni jednej planety, gdyby nie grzech pierworodny, tylko naprawdę bylibyśmy faktycznie panami wszechświata i dopiero przez grzech pierworodny stało nam się to tak trudne i skomplikowane, żeby w ogóle najpierw dotrzeć na jakiś inny kontynent, a co dopiero mówić o podróżach kosmicznych. To jest ciekawa teoria. Myślę, że bardzo prawdopodobna. To faktycznie pasowałoby właśnie zarówno do katolickiej teologii, jak i do tego codziennego doświadczenia tego ogromu wszechświata. A być może, jeśli do końca świata zostało jeszcze dużo czasu, nie wiemy, są tacy, którzy twierdzą, że to już zaraz będzie, natomiast są jeszcze te apokaliptyczne znaki, które się nie spełniły, między innymi nawrócenie Żydów, które powinno się dokonać i pod koniec czasu szósty etap z Księgi Apokalipsy, z tych listów do poszczególnych kościołów, to jest ten czas wielkiego triumfu. To tysiącletnie królestwo. Tysiącletnie to trochę w cudzysłowie, to tysiącletnie to królestwo to trochę w cudzysłowie. Natomiast nie chodzi o to, że w Księdze Apokalipsy, w tych listach do kościoła, przedostatni etap jest tym etapem największego triumfu. Jaki w ogóle jest. Dwa etapy są tam zupełnie beznagane. Dwa etapy życia kościoła, historii kościoła są nie zganione w żaden sposób przez Pana Jezusa. To jest drugi etap
i etap przed ostatni, a więc tego wydaje się, że jeszcze nie widzimy, a więc być może będzie jeszcze ludzkości dane, żeby w jakiś sposób wszechświat faktycznie skolonizować, żeby wyjść poza tą naszą ciasną jedną planetę. Być może, a być może nie. W każdym razie materia jako taka, stworzenie materialne bez wątpienia jest stworzone właśnie dla tych istot, które są w stanie rozumem poznać swój cel i cel całego wszechświata, źródło i cel, i ukochać ten cel, to źródło i cel, czyli właśnie dla człowieka. Więc zupełnie naturalnym jest, że również istoty zwierzęce będą w jakiś sposób człowiekowi służyły, czy to jako moc pociągowa przy obróbce ziemi, czy to jako środek transportu, czy to jako pożywienie. Zabijaj, Piotrze, i jedz. Taką wizję widzi święty Piotr, gdy Pan Bóg pokazuje mu różne nieczyste z punktu widzenia Starego Testamentu zwierzęta i mówi do niego: nie nazywaj nieczystym tego, co Pan Bóg oczyścił. A więc nawet w Nowym Testamencie, właśnie w tym momencie zniesienia tych przepisów rytualnych Starego Testamentu, mamy do czynienia z takim wyraźnym potwierdzeniem tego, że człowiek powinien pożywiać się zwierzętami. Dlaczego natomiast dzisiaj to takie oczywiste nie jest? No dlatego, że zmieniła się teologia i antropologia, myśl o człowieku również w Kościele, i ta naturalistyczna myśl, naturalistyczne spojrzenie stawia człowieka gdzieś tam mniej więcej na tym samym poziomie co zwierzęta. Tutaj dogmat ewolucjonizmu, który nie ma nic wspólnego z samą teorią ewolucji, znaczy nie ma wiele wspólnego z samą teorią ewolucji. Jedna rzecz to są kwestie naukowo badalne, a druga rzecz to jest to, co zrobiono dzisiaj, nabudowano, powiedzmy, na teorii ewolucji, taki dogmat ewolucjonizmu. Dogmat ewolucjonizmu tutaj jak najbardziej również mocno pomaga, to znaczy, no przecież człowiek jest tylko troszkę bardziej rozwiniętym zwierzęciem, i faktycznie w współczesnej katolickiej antropologii to trochę tak wygląda. Ta współczesna katolicka teologia przecież ma tendencję do tego, żeby mocno uchylać się, czy nawet, no powiedzmy, przejmować w jakimś stopniu ten dogmat ewolucjonizmu jako wyjaśnienie w ogóle całego początku ludzkości, co jest zrozumiałe, tak, bo modernizm ma zawsze tendencję do naturalizmu i jednocześnie ma tendencję do tego, żeby bić pokłony przed współczesnym światem, jakikolwiek by on tam nie był. Taki modernista w czasach III Rzeszy i komunizmu to byłby naturalnie tym, który będzie bił pokłony przed władzą, i w naszych czasach to będzie modernista naturalnie bił pokłony przed dogmatem ewolucjonizmu, przed dogmatem katastrofy klimatycznej, przed mocarzami mocnymi tego świata, przed jakimś tam forum ekonomicznym i ONZ-em i Światową Organizacją Zdrowia, czy tego typu organizacjami. No i to przecież właśnie dzisiaj widzimy, tak? Zamiłowanie papieża Franciszka do szczepionek, zaangażowanie w walkę klimatyczną, ogłoszenie praktycznie agendy ONZ jako swojej własnej nauki. To jest naturalne, bo modernizm jako naturalizm będzie miał zawsze tendencję do tego, żeby mniej lub bardziej podążać za tym światem. No bo jak się nie ma swojej własnej wielkiej idei, tylko ma się ideę taką, że religia bierze się z ludzkich potrzeb. Ludzkie potrzeby są pierwsze, są przed tym, co faktycznie są przed Panem Bogiem, przed przykazaniami wynikającymi z religii, to, bo one wypływają dopiero z ludzkich potrzeb. To człowiek jest najważniejszy, a więc jego potrzeby wyrażone również właśnie w tym obecnym świecie. Tak? Modernista nieustannie musi słuchać tego obecnego świata, a więc naturalnym jest, że ten współczesny świat z jego dogmatem ewolucjonizmu i takim ciągłym ściąganiem człowieka w dół, tak, pogardzaniem człowiekiem. Przecież ten świat jest pełen pogardy dla człowieka, to znaczy wynosi wszystkie możliwe, powiedzmy, błędy i grzechy na piedestał,
Natomiast samego człowieka jako takiego, w jego takich zwykłych, naturalnych czynnościach, jego życie rodzinne, to jest przecież dla człowieka zupełnie naturalne, jego skłonność do działania, do opanowania właśnie świata, to wszystko jest złe według współczesnego świata. Nie, to człowiek powinien być niewolnikiem i to by było najlepsze i powinien żyć w ten sposób, że podąża jak zwierzę za swoimi instynktami, a w żaden sposób nie używa swojego rozumu, w sensie nie zadaje tych pytań o po co, jak i dlaczego. Ale wchodzimy trochę w inny temat. W każdym razie naturalnym jest, że Kościół dzisiaj faktycznie przyjmuje te elementy tych współczesnych dogmatów również właśnie około człowieka i około zwierząt. No bo jeśli tak widzimy człowieka, w tym zgodnie z dogmatem ewolucjonizmu, jako tylko trochę bardziej rozwinięte zwierzę, to takie trochę bardziej rozwinięte zwierzę być może powinno zrezygnować z pożerania swoich przodków. Zgodnie z tą teorią to faktycznie może mieć sens. Zgodnie z katolicką teologią, z antropologią i ze zdrowym rozsądkiem nie ma to żadnego sensu. Jeśli ktoś myśli, że ten współczesny ewolucyjny dogmatyzm w jakikolwiek sposób komukolwiek się przyczyni, że to będzie dobre dla zwierząt albo dobre dla człowieka, to moi drodzy, jesteście w straszliwym błędzie. Nie, bo porzucenie naturalnego porządku nigdy nie przynosi korzyści w przynajmniej dłuższej perspektywie. A więc właśnie wtedy, kiedy człowiek traktuje zwierzęta tak, jak powinien, czyli jako stworzenie Boże, które zostało stworzone jako stworzenie zmysłowe, jednocześnie stworzone dla nas, gdy człowiek tak je traktuje, to jest to najlepsze również dla zwierząt. Bo jeśli mamy do czynienia z hodowlą zwierząt właśnie w takim duchu, to oczywiście nie jest ona patologiczna w ten sposób, że te zwierzęta niepotrzebnie narażone są na cierpienie, ale jednocześnie ona jest i te zwierzęta są hodowane, a to jest przecież ich naturalne dobro. Ja wiem, że właśnie z punktu widzenia współczesnych bohaterów tego świata, to najlepiej, żeby niczego nie było, tak? I najlepiej, żeby właśnie krów nie hodować i królików nie hodować i w ogóle zwierząt nie hodować, bo im mniej rzeczy jest, tym lepiej, bo zwykli ludzie to mają się zadowolić mięsem hodowanym w fabrykach albo robionym z robaków, a dla tych nielicznych rządzących tym światem, no to wystarczy tam niewiele tych farm najlepszego mięsa, absolutnie najlepszego gdzieś tam z Argentyny czy skądkolwiek inąd, bo oni oczywiście jak się spotykają na ekonomicznym forum, gdzie wyjaśniają nam, że powinniśmy nie jeść mięsa i jeździć rowerem, to oni oczywiście jedzą tam najlepsze argentyńskie mięso, albo jakieś japońskie steki, które kosztują zupełnie kosmiczne ceny, sprowadzane oczywiście ekspresowo samolotami. Oni sami przylatują tam samolotami i tam właśnie stamtąd ogłaszają jako rasa panów prostemu człowiekowi, że oto on ma w imieniu nowych dogmatów zachowywać się w ten, a nie w inny sposób. A więc gdy oni, jeśli ta ich wizja się spełni, to znaczy jeśli właśnie będziemy likwidowali hodowlę, to nie tylko będzie głupie, to nie tylko sprawi, że ludzkość będzie po prostu się degradowała, bo to nie będzie na pewno dla człowieka zdrowe, ale to będzie też niedobre dla zwierząt, bo na czym polega dobro zwierząt? Dobro zwierząt polega na tym, że one żyją zgodnie ze swoimi instynktami. A jakie są instynkty zwierząt? Utrzymanie życia jednostki i utrzymanie życia gatunku. A więc życie jednostki nie można utrzymać poza jakiś czas, a więc gdy taka jednostka osiąga swoją dojrzałość, gdy już się rozmnaża i przychodzą na świat kolejne jednostki, jakieś zwierzęce jednostki, nie wiem, czy można mówić w takim przypadku w ogóle o jednostkach, chyba tak, jakieś zwierzątka przychodzą na świat, one wtedy realizują swój cel. Dbają o przetrwanie swoje i przetrwanie gatunku. Jak wspomniałem, przetrwanie jednostki, w tym przetrwanie pojedynczego zwierzątka, jest w tym przypadku drugorzędne, bo celem nadrzędnym jest przetrwanie gatunku. Jednostka, pojedyncze zwierzę i tak umrze prędzej czy później, a więc gdy
hodujemy zwierzę i wprawdzie je zabijamy, no przyspieszamy trochę tą naturalną śmierć, ale właśnie hodowcy zależy na tym, żeby tych zwierząt było jak najwięcej. A więc zależy mu na tym, żeby te zwierzątka osiągały swój naturalny cel. I oczywiście może jest tutaj miejsce dla patologii, może to się przerodzić w coś patologicznego, w tym sensie, że niepotrzebnie zadaje się tym zwierzętom cierpienie przy okazji tej hodowli i że w jakiś sposób nawet nie bardzo tak naprawdę ten podstawowy cel zostaje osiągnięty, ale jednak co do zasady, jeśli mówimy po prostu o zdrowym, normalnie funkcjonującym społeczeństwie, zdrowej, normalnie funkcjonującej hodowli, to wszyscy na tym korzystają, bo te zwierzątka, które nie mają innego celu niż służyć nam za pokarm, no, mają inny cel, przetrwanie swojego własnego gatunku, bo te zwierzątka, które mają cel właśnie taki, dzięki temu osiągają swój cel, przecież nigdy w życiu nie byłoby tak dużo krów, gdyby człowiek ich nie hodował, gdyby nie były one nam potrzebne, więc to jest zysk-zysk, to jest po obu stronach transakcja z zyskiem. Oczywiście, jeśli traktujemy właśnie zgodnie z współczesnymi mędrcami i dogmatami, traktujemy człowieka i zwierzę praktycznie na tym samym poziomie, to oczywiście to nie ma sensu. Natomiast jeśli mamy zdrowy rozsądek albo czytamy Boże objawienie, to wtedy właśnie takie rozwiązanie jest po prostu najlepsze. I jeszcze na zakończenie do tego pytania. Człowiek, skoro ma rozum i wolną wolę, powinien zajmować się tym, co faktycznie jest stosowne dla niego, czyli przede wszystkim służbie Bożej. Powinien dążyć do osiągnięcia swojego celu. A więc człowiek, który spędza swój dzień na zastanawianiu się, jaka dieta będzie dla niego najlepsza, jeśli nie jest to jakaś paląca potrzeba w tej chwili, bo muszę, bo mam problemy zdrowotne, muszę jakoś dostosować, tylko tak zastanawiam się, zajmuję się właśnie dietami, jaka to będzie najbardziej optymalna, to taki człowiek nie działa zgodnie ze swoim rozumem, nie dąży do osiągnięcia swojego celu, czyli samo fiksowanie się na dietach już jest grzechem. A więc to pytanie postawione w ten sposób, jak człowiek rozpoznał tutaj, że najlepiej to będzie zjadać tą kapustę i szczaw, i mleczyk, i szyszkę, to będzie wtedy najbardziej zdrowy. On już zgrzeszył wcześniej, najprawdopodobniej marnując swój czas, który powinien był przeznaczyć na to, żeby Pana Boga poznać i kochać i Jemu służyć. Ten czas przeznaczył na to, żeby zajmować się szczawem i szyszką, a więc człowiek, jeśli to dotyczy ciebie, to weź się do roboty, użyj rozumu i szukaj, skąd wyszedłeś i dokąd wracasz, a nie zajmujesz się szyszką i mleczykiem, które chcesz pożerać. Tylko, no właśnie, traktujmy wszystko na swoim miejscu. Rzeczy najważniejsze są najważniejsze. Jeśli chodzi o pożywienie, jest to sprawa jednak drugorzędna. Powinniśmy o nią dbać po to, żeby faktycznie przy życiu się utrzymać. Jednocześnie to nie jest priorytet, to nie jest rzecz najważniejsza. Nie powinniśmy się na tym fiksować. Wyszła mi długa odpowiedź na to pierwsze pytanie. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście. Już przechodzę do kolejnego pytania. Czy bractwo uznaje tytuły doktorów Kościoła nadane przez posoborowych papieży, na przykład świętej Katarzynie ze Sieny, przez Pawła VI, świętej Teresie z Lizjö, przez Jana Pawła II, czy świętemu Ireneuszowi z Lyonu, przez Franciszka? A więc pytanie to jest ze swojej natury złe. Dlaczego jest złym pytaniem? Dlatego, że pytanie o to, czy bractwo coś uznaje, jest pytaniem z natury nieadekwatnym, bo to bractwo nie wydaje takich dekretów, jak jakiś urząd nauczycielski. Uznajemy to i to, albo nie uznajemy tego i tego. My nie mamy do tego kompetencji i prawa, żeby wydawać dekrety, uznajemy czy nie uznajemy. To jest bardzo częste też pytanie. Dlaczego bractwo nie uznaje świętych kanonizowanych przez Jana Pawła II? My nie uznajemy ani nie uznajemy, nie wydajemy oficjalnych deklaracji, że uznajemy albo nie uznajemy. Wstrzymujemy się do oceny przez przyszłe magisterium, bo mamy poważne wątpliwości co do tego, czy przypadkiem herezja modernizmu nie wpłynęła na te działania i nie sprawiła, że na przykład właśnie kanonizacje zostały wykonane zgodnie z polityczną poprawnością przy jednoczesnym drastycznym uproszczeniu procesów kanonizacyjnych. No i tak samo jest trochę w tym przypadku, to znaczy ani nie uznajemy, ani nie uznajemy. Po prostu nie zabieramy w tej kwestii żadnego głosu, nie przyjmujemy żadnego stanowiska, nie deklarujemy, że jest tak albo tak, niech przyszłe magisterium się tym zajmie. I myślę, że to jest taki prosty element zdrowego rozsądku, w sensie, że takie pytania zadają ludzie z każdej możliwej strony, zarówno sedewagantyści, jak i moderniści, tak jakby oczekiwali od nas, że my przyjdziemy i właśnie takim magisterium rozstrzygniemy wszystko, co tam
tam być powinno. I albo właśnie pytają po to, żeby nie wiem, znaleźć spokój ducha, albo po to, żeby bractwo jeszcze atakować, bo coś uznaje, albo czegoś nie uznaje. Ludzie, zachowajcie zdrowy rozsądek. My jesteśmy zgromadzeniem katolickim, które chce zachować wiarę i chce ludziom dostarczyć katolickie sakramenty i katolicką wiarę, a nie będziemy się zajmować tym, żeby teraz rozstrzygać w najtrudniejsze, najbardziej skomplikowane magisterialne kwestie. Niech Rzym, który narobił tego bigosu, niech się później tym zajmie, jak już posprzątają trochę w swoich głowach i będą myśleli po katolicku. Kolejne pytanie. Czy Kościół mógłby kiedyś dodać kolejne księgi do kanonu Biblii? Nie. Ostatnio słyszałem, że Sobór Trydencki, który co prawda potwierdził nieomylne natchnienie wszystkich obecnie uznawanych ksiąg biblijnych, ale nie wykluczył nigdzie możliwości, żeby uznać w przyszłości kolejne księgi za święte, których nie ma obecnie w kanonie, np. Didache, czyli list świętego Klemensa do Koryntian. A więc źródło, w którym pan to słyszał, należy wykluczyć z obserwowanych, anulować subskrypcję, usunąć z ulubionych, jeśli jest to strona internetowa, i po prostu nie śledzić. Nie. Kanon Pisma Świętego został skodyfikowany ostatecznie na Soborze Trydenckim, to znaczy zostało to ogłoszone jako prawda wiary, w którą katolik wierzyć musi. Dlaczego dopiero wtedy? Bo wcześniej nie pojawiła się ewidentna kontrowersja, to znaczy żaden wielki heretyk nie próbował usunąć ksiąg z kanonu Pisma Świętego. Gdy pojawia się poważna herezja, która próbuje usuwać księgi z Pisma Świętego, bo jak wiemy, Luter uwielbiał cenzurować Pismo Święte, no to wtedy pojawia się potrzeba skodyfikowania tego raz na zawsze i kanon został skodyfikowany. Natomiast oczywiście nie oznacza to, że wcześniej nie wiedziano, co jest w kanonie Pisma Świętego. Wiedziano dobrze wiemy na pochybel wszelkim protestantom, że to tradycja stworzyła Pismo Święte, to znaczy stworzyła kanon Pisma Świętego. Rozumiemy, Pan Jezus nie wysyła uczniów, nie mówi idźcie i zapiszcie wszystko, co powiedziałem, tylko idźcie, nauczajcie wszystkie narody. Pierwsze jest nauczanie ustne. Pismo Święte powstaje dopiero po czasie, czyli jest w pewnym sensie wtórne wobec tradycji ustnej, wobec przekazu ustnego. I później, gdy Pismo Święte powstaje, te listy, księgi, Ewangelie zostają rozesłane po poszczególnych kościołach lokalnych. Tam są czytane w trakcie liturgii i gdy kończą się prześladowania, Kościół Święty ustala ten wspólny kanon tego, co jest czytane w liturgii i to, co zostaje rozpoznane jako księgi pochodzenia apostolskiego, pochodzące od apostołów i od zawsze, odkąd pamięć sięga, czytane we wszystkich kościołach, to zostaje uznane za kanon Pisma Świętego i ten kanon zostaje wtedy po zakończeniu prześladowań już skodyfikowany. Tam już nie ma żadnych kontrowersji i gdy Luter podnosi na kanon rękę, to nie jest kwestia dysputowana, tak? Tylko to już jest kwestia oczywista. To już jest oczywisty zamach na wiarę, choć oczywiście Luter dobrze wiemy, że co do zasady nie miał problemów z tym, żeby prawdy wiary atakować. Kolejne pytanie. Czy mógłby ksiądz wyjaśnić znaczenie wielkopiątkowej misa pre-sanctificatorum, którą pewnie kiedyś odprawiano w liturgii Wielkiego Tygodnia, a która została usunięta jeszcze podczas reform za pontyfikatu papieża Piusa XII? Dlaczego została usunięta z mszału? Mówił o tym ksiądz Gregorius Hesse, ale bardzo skrótowo. A więc jeśli chodzi o liturgię Wielkiego Tygodnia, to ja jestem... Nie jestem żadnym ekspertem w tej sprawie. Nigdy nie widziałem na własne oczy tej liturgii sprzed reform Piusa XII, liturgii Wielkiego Tygodnia. Natomiast w związku z tym pytaniem przypomniało mi się, że mam Liber Usualis, czyli to jest księga do śpiewów kościelnych, jeszcze z czasów seminaryjnych, to znaczy, która jest tak stara, która jest sprzed reformy Piusa XII. Nie to, że byłem w seminarium w tamtym czasie i nie wiem, jestem podróżnikiem w czasie, tylko po prostu została mi ona przekazana. To w ogóle była taka tradycyjnie seminaryjna tradycja, że to LU przewędrowało cały szereg różnego rodzaju seminarzystów i w końcu trafiło do mnie. Ja przede wszystkim ze względów sentymentalnych zachowałem sobie to LU, ze względu na to, od kogo je otrzymałem. LU, czyli skrót od Liber Usualis, tak to się nazywa. W każdym razie tutaj jest krótki opis
tego, jak wyglądała ta liturgia Wielkiego Piątku właśnie sprzed reformy Piusa XII. I ja szczerze mówiąc jestem zaskoczony, jak powiedzmy nieduża jest jednak ta różnica w porównaniu do tego, co jest po Piusie XII, co jest w mszale z roku 62. Spodziewałem się po tym, co słyszałem, że te zmiany będą dosyć duże. Mieliśmy w seminarium te zmiany omówione, natomiast w międzyczasie zdążyłem to zupełnie zapomnieć i teraz, gdy wielokrotnie mnie o to pytano, myślałem, że faktycznie różnica jest duża, natomiast te pierwsze części w ogóle wyglądają tak samo, przynajmniej w LU koncentruje się na śpiewie, także to nie jest jakiś bardzo dokładny opis ceremonii, ale jednak pokrótce jest to tutaj opisane. A więc przede wszystkim, bo gdy mówimy o tej mszy świętej darów uprzednio poświęconych, tak należałoby to przetłumaczyć, to mówimy o tej części ostatniej, czyli o Komunii Świętej już po adoracji krzyża. Jak to tutaj zostaje opisane? To znaczy przynosi się Najświętszy Sakrament, to jest tak samo jak w 62. I odstawia się Najświętszy Sakrament i kielich. To jest zmiana, w sensie w roku 62 nie używa się w ogóle kielicha, są tylko cyboria z Najświętszym Sakramentem, bo Wielki Piątek oczywiście nie odprawia się mszy świętej. A więc kompon przyklęka, diakon wlewa wino do kielichu, a subdiakon wodę. Czyli to jest pewna różnica, to znaczy zostaje wlane wino i woda, tak jakby miała być msza święta, co jest faktycznie dosyć zaskakujące, no bo przecież konsekracji żadnej nie będzie. I po tym celebrans okadza ołtarz, czego też nie ma w tym momencie, w liturgii z 62. Obmywa dłonie, nic nie mówiąc, co też wskazuje, to będzie w ogóle widoczne tutaj w tym opisie kilka razy, że ten ryt faktycznie jest trochę inny niż ryt mszy świętej, jest pewnie trochę bardziej antyczny niż ryt mszy świętej, stąd właśnie na przykład przy obmyciu dłoni nie ma modlitwy lavabo. Co nie jest w sensie, czy to nie chciałbym, żeby to zostało odebrane jako jakaś pochwała tego, że nic się nie odmawia przy lavabo, bo wiemy, że na nowusie nic się nie mówi przy lavabo, natomiast w mszy tradycyjnej odmawia się słowa psalmu. To jest zasadniczo dobre, tak? Te słowa psalmu są jak najbardziej tam na miejscu. Natomiast tutaj raczej chodzi mi o to w tym kontekście, że zarzuca się tej reformie Wielkiego Tygodnia z 62, że ona jest prawie jak nowus. Natomiast jak się spojrzy na to, przynajmniej co ten krótki opis w Liber Usualis na ten temat mówi, to co zostało zmienione pomiędzy Piusem XII czy przed Piusem XII a rokiem 62, to w ogóle nie są kroki, przynajmniej tutaj w tym konkretnym punkcie, to nie są kroki, które by wskazywały na ruch w tą stronę, bo akurat te rzeczy, które w jakiś sposób mogą przypominać później reformy Novus Ordo, akurat te rzeczy nie zostały zmienione. Także jest to dla mnie też ciekawy ten opis, jak to wyglądało przed Piusem XII. A więc kapłan umywa dłonie, pochyla się nad ołtarzem, ze złożonymi rękami odmawia Inspiritum Litatis, czyli tą standardową modlitwę, potem odwraca się, odmawia Orate Fratres, nie odpowiada się Suscipiat, znowu, czyli coś odpada w porównaniu do tradycyjnej mszy świętej. I mówi później, pomija część modlitw, odmawia Oremus Preceptis Salutaribus Moniti, Pater Noster. I jest to dokładnie powiedziane. I takim samym głosem, jak mówił Pater Noster, odmawia Liberanos Quesumus. Czyli tą modlitwę, którą normalnie kapłan odmówiłby cicho. A więc również tutaj jest to inaczej, powiedzmy, niż w normalnej, tradycyjnej mszy świętej. Widzę, faktycznie jest tutaj różnica, którą można by widzieć pewien krok w stronę nowej liturgii, bo w roku 62 Pater Noster odmawia się razem z wiernymi. Kapłan odmawia Pater Noster głośno, jeśli dobrze rozumiem, całkiem tradycyjnie też odmawiał głośno, ale odmawiał sam. A w roku 62 odmawia razem z ministrantami i wiernymi.
Natomiast ilość modlitw jest faktycznie, jeśli dobrze pamiętam, dokładnie taka sama i też nie odmawia się tych modlitw właśnie po paternoster cicho, tak jak w mszy trydenckiej. A więc potem kapłan podnosi sakrament, podnosi najświętszy sakrament, aby był widziany przez ludzi. Rozumiemy, nie było konsekracji, ale przez pewną analogię podnosi Najświętszy Sakrament, czego też nie ma w liturgii z roku 62, co natomiast moim zdaniem w ogóle nie może być przedstawione jako jakaś modernizacja, krok w stronę modernizmu, bo podniesienie jest czymś jakby zupełnie naturalnym dla mszy świętej, zachowanym również w Novus Ordo Missae. Natomiast tutaj, gdzie nie ma mszy świętej, jest ono faktycznie czymś takim zaskakującym. Także przez analogię jest to podniesienie, ale usunięcie go moim zdaniem jakby nie ma powodów, żeby akurat tego się czepiać, bo tego nie robi się w liturgii Wielkiego Piątku z roku 62. Nie mówi się Pax Domini, nie mówi się Agnus Dei. Potem kapłan omija wszystkie po omięciu innych oracji, tak to jest tutaj napisane, mówi Percepcio Corporis Tui i pozostałe modlitwy przed komunią. Przyjmuje komunię i tutaj ciekawa sprawa, et sum sit purificationem i przyjmuje puryfikację. Co to znaczy? No w tym kielichu było wino i woda. Najwyraźniej używa tego wina i wody z kielicha do puryfikacji cyborium i spożywa tą puryfikację, jak zostaje tutaj określone. To też jest, rozumiemy, czyli specjalnie został przyniesiony kielich, diakon nalał do niego wina i subdiakon wody, tylko po to, żeby użyć tego później do puryfikacji. Tego też, tego właśnie aspektu nie ma w liturgii Wielkiego Piątku z 62, ale znowu tutaj nie widziałbym jakiegoś niebezpiecznego kroku w stronę modernizmu. No i po tym wszystkim odchodzi, bo my rozumiemy, w liturgii rzymskiej nie ma tradycji grobu pańskiego, także liturgia kończy się po prostu po komunii świętej. A więc tak to wygląda zgodnie z Liber Usualis, to nie jest najbardziej precyzyjny opis na pewno, jaki można dostać, no ale jednak jest to oficjalna księga liturgiczna, która była wtedy używana. Kolejne pytanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam pytanie natury technicznej. Skoro episkopaty w stosunku do bractwa mają podejście, że tak to ujmę dyplomatycznie raczej negatywne, w jaki sposób bractwo pozyskuje relikwie do ołtarzy w swoich kaplicach i kościołach? Z Panem Bogiem i pozdrowienia z kaplicy w Poznaniu. Dziękuję za pozdrowienia. Również pozdrawiam. A więc relikwie nie zawsze pozyskuje się od episkopatu. Też te relacje mogą być faktycznie różne. Ja nawet osobiście pozyskałem, zdobyłem relikwie, certyfikowane relikwie świętego Tomasza z Akwinu. Był taki czas, gdzie mieliśmy dojście do pewnego rzymskiego klasztoru, z którego można było te relikwie pozyskać właśnie ze wszystkimi dokumentami. Ktoś tam w odpowiedzi na to pytanie napisał, że widział mnóstwo relikwiarzy z relikwiami i dokumentami, które można kupić zupełnie gdzieś w internecie, co jest oczywiście świętokupstwem. Także nie wolno sprzedawać relikwii jak towaru. Natomiast, że taki proceder się dzieje, to rozumiem. My w ten sposób oczywiście relikwii nie pozyskujemy. To są zawsze oficjalne źródła. Faktycznie nie z każdego źródła bez wątpienia dostaniemy, ale zasadniczo tam, gdzie faktycznie da się te relikwie pozyskać, no chyba jak w jakimś stopniu można przypuszczać, że kto będzie relikwiami świętymi się zajmował. To nie będzie raczej jakaś odnowa w Duchu Świętym. To nie będą raczej jacyś tacy, powiedzmy w cudzysłowie, moderniści, tak? To raczej będą osoby o nastawieniu trochę bardziej tradycyjnym, a więc może to otworzyć pewne kanały. Czy mógłby ksiądz zrobić vloga o Najświętszym Sakramencie? Szczególnie nie rozumiem różnicy między obecnością realną Pana Jezusa, a materialną w pojęciu transubstancjacji, zwłaszcza w kontekście orzeczeń Soboru Trydenckiego. Może trochę drążył temat, ale jest taki, że głowa i serce się palą. A więc to rozróżnienie jest trochę dziwnie, realną a materialną. A więc Pan nasz Jezus Chrystus jest obecny prawdziwie, z duszą, ciałem i bóstwem w Najświętszym Sakramencie, substancjalnie, na sposób
osobny w sposób bycia substancji, czyli bez przypadłości. To znaczy, tak jak substancja sama w sobie, istota rzeczy, nie jest rzeczą materialną, a przypadłości to jest to, co bezpośrednio podpada pod zmysły, a więc Pan Jezus jest całkowicie obecny, natomiast nie w sposób, który podpada pod zmysły, co w sumie jest dosyć oczywiste, w sensie, że jest obecny, to jest dogmat wiary i że w sposób niepodpadający pod zmysły, no bo nie widzimy jego ciała, krwi, no bóstwa oczywiście tym bardziej i duszy i bóstwa, no nie widzimy oczywiście, więc nie podpada pod zmysły. Natomiast jeśli chodzi o bardziej szczegółowe odpowiedzi, to odsyłam do takich najstarszych materiałów na kanale w ogóle. Zanim kanał w ogóle jakkolwiek stał się popularny, to były takie materiały, czytając Świętego Tomasza, gdzie, nie pamiętam, tych materiałów jest 7 czy 8, gdzie czytam po kolei artykuły ze Sumy Teologicznej, które traktują właśnie o Najświętszym Sakramencie, a więc odsyłam, proszę wpisać sobie w wyszukiwarkę Szkoła Akwinaty, czytając Świętego Tomasza i tam będzie cały szereg długich, dokładnych wyjaśnień na ten temat. Kolejne pytanie. Czy można założyć, że arcybiskup Marcel Lefebvre jest święty i modlić się prywatnie o konkretne łaski za jego wstawiennictwem? Można. Jeśli zostaną wysłuchane, mogłyby takie świadectwa posłużyć w przyszłości jako materiał dowodowy do jego beatyfikacji i kanonizacji? Mogłyby. Oczywiście, jeśli mówimy o materiale dowodowym, to potrzeba by tutaj faktycznie prawdziwego cudu, który musi zostać później dowiedziony, ale jak najbardziej takie wysłuchane modlitwy również warto, nie tylko, znaczy warto gromadzić, warto dokumentować w miarę możliwości, a jak najbardziej modlić się oczywiście można. W czasach, kiedy Pan Jezus żył, jak rozumiano określenia Syn Boży, Syn Człowieczy? Co to znaczyło według Jezusowi współczesnych Żydów? To jest dziwnie sformułowane pytanie, ale rozumiemy. Innymi słowy, kiedy Pan Jezus nauczał, jak On rozumiał znaczenie tych zwrotów? A więc pytanie jest bez wątpienia trudne, bo zawsze pytanie o dokładne znaczenie, jak rozumiano wtedy dane stwierdzenia, no jest pytaniem, które wymaga zbadania tematu, a i tak pozostaje jakaś pewna możliwość, powiedzmy, różnych interpretacji, pewnej niepewności. Natomiast z samego tekstu Pisma Świętego, z reakcji na konkretne słowa, komentarze do konkretnych słów, możemy sporo wywnioskować, a więc to, co tutaj mówię, to nie jest jakaś oficjalna deklaracja magisterium, że jest tak i tak, tylko raczej refleksja eteologiczna. A więc Syn Boży, tutaj widzimy ewidentnie, że Żydzi bardzo się gorszą tym stwierdzeniem i bardzo słusznie, w sensie ono dla nas nie jest w żaden sposób dziwne i gorszące, bo my już po 2000 lat chrześcijaństwa zupełnie inaczej do tego podchodzimy. Natomiast Gdy Żydzi słyszą Syn Boży, to uważają to za bluźnierstwo, bo On czyni się równym Bogu. Tak mówią uczeni w prawie, gdy Pan Jezus nazywa Boga swoim Ojcem. I to jest słuszne, to jest prosta refleksja, to znaczy, czym jest dziecko? Dziecko pochodzi od swoich rodziców, ale ma tą samą naturę, co rodzice. Jeśli ktoś napisze książkę, to książka pochodzi od niego, ale nie ma tej samej natury. Książka jest stworzeniem. I oczywiście człowiek też jest stworzeniem Bożym, a nie dzieckiem Bożym w porządku natury. Dopiero przez łaskę, jak to czytamy w prologu Ewangelii według świętego Jana, Słowo dało ludziom moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tak? Czyli dopiero stajemy się przez łaskę uświęcającą dziećmi Bożymi, jak to święty Piotr formułuje, staliśmy się uczestnikami boskiej natury, staliśmy się, czyli nie jesteśmy z natury. A więc dla Żydów określenie Syn Boży ewidentnie było traktowane jako bluźnierstwo, jako czynienie się równym Bogu. Dlatego też na procesie przed arcykapłanem, gdy nie udaje się znaleźć świadectwa, żeby Pana Jezusa w jakiś sposób skazać, to arcykapłan zadaje to pytanie, czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego? I o ile za bycie Mesjaszem nikt nie był, za twierdzenie, że jest się Mesjaszem, nikt nie był karany, to nie było traktowane jako bluźnierstwo, wielu podawało się za Mesjasza i wzywali do powstań, po prostu te powstania wybuchały,
I nie było jakby takiej kontrowersji teologicznej, że to jest jakieś bluźnierstwo. Natomiast Syn Boży, tak, to widzimy w opisie ewangelicznym, że dla Żydów gorszy, że gdy Pan Jezus to mówi, to chcą Go kamienować, bo czyni się równym Bogu. I gdy kapłan to słyszy, gdy Pan Jezus to potwierdza, rozdziera swoje szaty i woła: oto słyszeliście bluźnierstwo. A więc tutaj wydaje się to w kontekście Ewangelii, w kontekście przekazu ewangelicznego oczywiste, że tak Żydzi to rozumieją. Oczywiście inaczej będą to poganie rozumieli, bo oczywiście mówimy o tym konkretnym kontekście kulturowym, a poganin też wypowiada te słowa w Piśmie Świętym, gdy to jest setnik, który po ukrzyżowaniu Pana Jezusa, gdy widzi, że Pan Jezus woła głosem wielkim przed śmiercią krzyżową, co jest nienormalne, bo żaden ukrzyżowany nie woła głosem wielkim, bo się dusi. To jest bardzo, bardzo ciekawie współgra z całunem turyńskim, bo tam widać ten płyn, który wypływa z płuc Pana Jezusa, pokazuje to dokładnie, jak Pan Jezus umarł, nietypowo dla osoby ukrzyżowanej, a co by sprawiło, że Pan Jezus faktycznie mógł też zawołać głosem wielkim, że nie udusił się jak większość ukrzyżowanych, albo w ogóle prawie wszyscy ukrzyżowani. I w każdym razie, gdy ten setnik to słyszy, zdejmuje kask, hełm z głowy i mówi: ten prawdziwie był Synem Bożym. I on najprawdopodobniej, czy zdejmuje ten hełm, to podejrzewam, że nie jest napisane, ale tak mi się jakoś skojarzyło, pewnie z jakiegoś pobożnego filmu. No ale może to być zrozumiałe, jeśli dla nich faktycznie to byłby jakiś oznak szacunku. Bo widzimy, że faktycznie ci ludzie tam odchodzą, bijąc się w piersi, bo robi to ukrzyżowanie jednak duże wrażenie. No i ten setnik ewidentnie jest wstrząśnięty. Natomiast on jako poganie, no oczywiście widzi to inaczej, tak? Rozumiemy, poganie mogą mieć zupełnie inne podejście do pojęcia Syn Boży. Możemy sobie wyobrazić, że w tej takiej religii, w której mnóstwo jest różnego rodzaju bóstw i półbogów również, to Syn Boży może oznaczać wszystko, tak? I nie czuję się tutaj kompetentny, żeby to zdefiniować, ale uważam, że setnik miał na pewno inne pojęcie na ten temat niż Żydzi, niż uczeni w prawie. Syn Człowieczy natomiast, jeśli dobrze rozumiem, to pojęcie nie jest jakimś, powiedzmy, typowo żydowskim pojęciem używanym w kulturze, w Piśmie Świętym jakoś typowo, że to jest dopiero określenie stosowane przez Pana Jezusa. Nie wiem, być może gdzieś się zdarza, ja nie kojarzę w Starym Testamencie. I Pan Jezus mówi o sobie właśnie jako o Synu Człowieczym i widzimy, że Żydzi właśnie nie do końca rozumieją. Gdy Pan Jezus mówi, że trzeba, żeby Syn Człowieczy został wywyższony, no to pytają go: ale to kim jest ten Syn Człowieczy? Czy Mesjasz nie ma żyć na wieki? Kim jest ten Syn Człowieczy? O kim ty mówisz? Jakby nie rozumieją za bardzo. Jakby widzą, że on to chyba odnosi do siebie, ale nie mogą zrozumieć, dlaczego. Przecież on jest Mesjaszem, a on, to uczniowie o to pytają, a on teraz mówi, że ma zostać wywyższony. Nie rozumieją, o co tutaj chodzi. To pojęcie wydaje się być jakby... wydaje mi się, powiem w ten sposób, że uczniowie domyślają się spontanicznie, że chodzi tutaj po prostu o Pana Jezusa, że Pan Jezus w ten sposób sam siebie określa. Co Pan Jezus chce przez to powiedzieć? No bez wątpienia, że jest prawdziwym człowiekiem. I rozumiemy z punktu widzenia katolickiej teologii, a czyli Pan Jezus jako wcielony Bóg, gdy podkreśla to, że On jest Synem Człowieczym, że On jest z rodu Adama, to jest zupełnie zrozumiałe, że to nie jest jakiś miraż, że to nie jest tylko jakaś taka epifania, takie objawienie Boże, że Pan Bóg przychodzi i pokazuje się, że On jest prawdziwym człowiekiem, że jest prawdziwym jednym z nas, z rodu Adama. Z rodu Adama, a więc może dźwigać ciężar naszych grzechów prawdziwie jako jeden z nas, jako Syn Człowieczy, jako Syn Adama i Ewy, jako faktycznie dziedzic tej samej natury. Natomiast wydaje mi się, że to pojęcie jest pojęciem, które faktycznie wtedy było dla Żydów dosyć nieoczywiste.
Czy obywatel ma obowiązek iść na wojnę, jeśli ta wojna została sprowokowana przez władzę jego państwa? Pytam od strony moralnej. To były dwa pytania. Drugie było trochę bardziej konkretno-polityczne. Natomiast tutaj odpowiedź podsumuję w tym jednym. A więc mamy obowiązki wobec naszej ojczyzny. Prawdziwa miłość wobec ojczyzny domaga się tego, to jest nasz obowiązek, domaga się tego, żeby troszczyć się o dobro naszej ojczyzny. Tylko, że trzeba troszczyć się mądrze o dobro naszej ojczyzny, czyli nie będzie to na pewno dobrem naszej ojczyzny, gdy stwierdzimy, że o, ktoś jest wrogiem ojczyzny, no to ja ruszę na niego, biorę widły i ruszam do ataku, bo raczej się to ojczyźnie nie przysłuży. I w przypadku współczesnej wojny zwykły obywatel, który zostaje powołany do wojska, jego realna skuteczność jest minimalna. To znaczy ja bym podważał, czy faktycznie ma sens pobór, powszechny pobór do wojska osób, które nie były do tego wcześniej przygotowane. Czy to nie jest raczej marnowanie krwi? Bo musimy się zastanowić, co jest dobre dla dobra ojczyzny. Czy nie lepiej by było, żeby ci ludzie, którzy nie są przeszkolonymi wojskowymi, przeżyli po prostu, zamiast wysyłać ich na wojnę, w której na przykład 70% spośród tych ludzi zginie. Moim zdaniem we współczesnej wojnie raczej wydaje się niestosownym, żeby robić taki powszechny pobór wojskowy. To znaczy, ze względu na specjalizację na polu bitwy, wydaje mi się dużo bardziej adekwatnym, żeby walczyli ci, którzy faktycznie są specjalistami w danej dziedzinie i nie widzę powodów, żeby robić taki pobór z łapanki. No, może mieć sens właśnie coś w stylu Wojsk Obrony Terytorialnej, gdzie to są ludzie, którzy są ochotnikami, którzy zostają przeszkoleni, mają jakieś regularne szkolenia i później zostają wykorzystani też stosownie właśnie do swoich umiejętności. Coś takiego wydaje mi się jak najbardziej sensowne i naturalne. Natomiast w tej obecnej sytuacji, kiedy wszyscy obywatele płacą pieniądze między innymi właśnie na wojsko, wydaje mi się, że to wypełnia już ten obowiązek obrony ojczyzny i wydaje mi się, że atak wtedy z bronią w ręku jest niestosowny. I że raczej miłość do ojczyzny będzie domagała się tego, żeby zadbać o swoje przeżycie, zwłaszcza w sytuacji, kiedy wojna jest w ten czy w inny sposób wątpliwa moralnie. Ocena moralna, w sensie czy możemy mówić o wojnie sprawiedliwej, w ogóle jest bardzo trudna i być może przeważnie niemożliwa dla poszczególnej jednostki. Natomiast uważam, że skończyły się w tej chwili czasy, kiedy można mówić, że pobór wojskowy ma jakikolwiek sens. W ogóle to jest idea rewolucyjna. Wiemy, że Napoleon po raz pierwszy wprowadził powszechny pobór wojskowy. Zasadniczo w katolickich społeczeństwach funkcjonowało to w ten sposób, że był stan rycerski, szlachecki, który w zamian za pewne przywileje miał obowiązek stanąć z bronią w ręku, gdy było jakieś zagrożenie dla ojczyzny. Dzisiaj w praktyce to wygląda w ten sposób, że jest po prostu wojsko zawodowe, tak? I wszyscy obywatele płacą podatki na utrzymanie tego wojska zawodowego i ci żołnierze zawodowi powinni wtedy ten obowiązek spełniać i wydaje mi się, że nie jest w żaden sposób ani skuteczny, ani potrzebny, żeby powszechny pobór wojskowy nawet w sytuacji poważnego zagrożenia istniał, bo wydaje mi się, że jest to marnowanie życia obywateli i że raczej jest to na szkodę ojczyzny niż na jej korzyść. Kolejne pytanie. Kiedyś Kościół katolicki dopuszczał skazanie i wykonanie kary śmierci. Obecnie papież Franciszek zmienił nauczanie i utrzymuje, że człowiekowi człowieka nie wolno zabijać pod żadnym powodem. Jakie było uzasadnienie poprzedniego nauczania, które dopuszczało tę karę główną? A więc oczywiście kara śmierci pozostaje zupełnie moralnym rozwiązaniem. Jest to w zasadzie oczywiste z punktu widzenia katolickiej teologii. To, że papież w swoim nauczaniu deklaruje co innego. No cóż, pamiętamy, że papież również bierze udział w kulcie pogańskich bożków i zachęca do tego, żeby błogosławić homoseksualne związki, a więc jemu ogólnie rzecz biorąc katolicka teologia nie przeszkadza w jego nauczaniu.
Jan Paweł II również był przeciwko karze śmierci. Natomiast Jan Paweł II, powiedziałbym, że jemu katolicka teologia też zasadniczo nie przeszkadzała. To jest może trochę za mocno powiedziane w tym sensie, że obawiałbym się, że Jan Paweł II za bardzo nie znał katolickiej teologii taka, jaka ona faktycznie jest. To znaczy, że nauczono go teologii wypaczonej wersji tradycyjnej teologii i później przedstawiono nową jako tą wspaniałą, cudowną i doskonałą i z takim obrazem świata również funkcjonował w ten sposób, że katolicka teologia wydawała mu się nie przeszkadzać. O ile w kwestiach moralnych nie było jakichś wielkich zarzutów i problemów, o tyle w kwestiach doktrynalnych już problemy były. Na przykład kwestia ekumenizmu. Tak? Jan Paweł II to jest wielki apostoł ekumenizmu. To w ten duch Jana Pawła II i duch Asyżu sprawił, że w Kościele ten ekumenizm naprawdę stał się takim wiodącym tematem. To on jest tym wielkim ekumenistą, można powiedzieć pierwszym wielkim ekumenistą. Oczywiście to Paweł VI też już jest, ale u Jana Pawła to wchodzi, można powiedzieć, na zupełnie nowy poziom. A więc tak, posoborowi papieże w ogóle mają tendencję do tego, żeby swoje przemyślenia prezentować jako nauczanie Kościoła, natomiast tak nie jest. Oczywiście że kara śmierci jest dopuszczalna moralnie. Skąd to wiemy? Oprócz tego, że Pan Bóg w Starym Testamencie nakazuje wykonywanie wyroków śmierci, skoro jest to nakazane, to nawet jest to, rozumiemy, więcej niż tylko tolerowane. Skoro jest to nakazane, to trudno byłoby twierdzić, że jest to tylko w Starym Testamencie pozwolono. Nie, no to jest nakaz. Tak, to jest zapisane w prawie, że tak ma się stać. Za to i za to ma być kara śmierci. Dwa. Oczywiście przykazanie nie zabijaj. W języku hebrajskim istnieją trzy słowa na zabijanie. To użyte w dekalogu w obu przypadkach oznacza samowolne zabicie niewinnej osoby. Tak, to są pozostałe dwa słowa. Jedno oznacza wykonanie wyroku śmierci, a drugie oznacza samoobronę, przede wszystkim w zabijanie w trakcie działań wojennych. I za każdym razem, gdy pada w Starym Testamencie przykazanie nie zabijaj, to jest użyte to słowo oznaczające samowolne zabicie niewinnej osoby. No, jeśli chcielibyśmy to przetłumaczyć na nie morduj, to możemy przetłumaczyć w ten sposób. Natomiast dlaczego społeczeństwo ma prawo, teologicznie rzecz biorąc, żeby życia człowieka pozbawić? Jest to rodzaj samoobrony. To znaczy, nie mamy prawa nigdy niewinnego człowieka życia pozbawić. Absolutnie nigdy. Nie mamy prawa bezpośrednio zabić niewinnego człowieka. Mamy prawo natomiast bronić się przed niesprawiedliwym agresorem. Jeśli ktoś napada na mnie i chce mnie zabić, mam prawo się bronić. Jeśli nie mam innej możliwości się obronić, jak go zabić, na przykład to są dwóch żołnierzy, obaj profesjonaliści, doskonale wiedzą, że tutaj to się musi skończyć śmiercią jednego z nich. Ten nie ma możliwości rozbrojenia, unieszkodliwienia, po prostu musi się skończyć śmiercią. Może wtedy być usprawiedliwiony obrona poprzez zabicie takiego człowieka. Tak samo społeczeństwo ma prawo się bronić wobec niesprawiedliwego agresora, czyli jeśli przychodzi wroga armia po to, żeby zniszczyć naszą ojczyznę, mamy prawo strzelać do tych, którzy przychodzą i atakują naszą ojczyznę, bo są niesprawiedliwymi agresorami, nawet jeśli oni osobiście tak nie mają w tym winy, bo prosty żołnierz może myśleć, że to faktycznie jest wojna sprawiedliwa, że faktycznie walczy w wojnie sprawiedliwej, ale no, jest oczywiście niesprawiedliwym agresorem, występuje w roli niesprawiedliwego agresora i nie tylko to nie jest jakaś zewnętrzna rola, on będzie zabijał, mordował, palił i gwałcił i trzeba go przed tym powstrzymać. I podobnie społeczeństwo ma prawo bronić się wobec niesprawiedliwego agresora, który czyha na dobro wspólne, czyli na ogół warunków, który umożliwia jednostkom osiągnięcie ich celu. Gdy ktoś stanowi naprawdę poważne zagrożenie dla dobra wspólnego i nie ma lepszej możliwości, żeby go przed tym powstrzymać, może być wtedy uzasadnione, żeby go życia pozbawić. Czy kara dożywotniego więzienia jest bardziej humanitarna? Niekoniecznie. Z jednej strony nie przelewamy krwi, z drugiej strony natomiast doświadczenie pokazuje, że jednostki, że ludzie w więzieniu raczej się degradują i deprawują niż faktycznie
uprawiają, przepraszam, szczególnie w kontekście tak długiej kary. A więc nie wydaje się, żeby to było szczególnie humanitarne, żeby tego człowieka skazywać na życie właśnie w takich więziennych warunkach do końca życia. Jeśli nie jesteśmy w stanie inaczej go powstrzymać, może być wtedy moralne, żeby życia go pozbawić. Jednocześnie może to mieć duże znaczenie w kontekście właśnie ochrony dobra wspólnego. Jak mówili Rzymianie, ukarz jednego, a naprawisz tysiąc. Na przykład w kontekście współczesnych, bardzo poważnych problemów z gwałtami w Europie Zachodniej. Gdyby stosowano karę śmierci, zastosowano ją raz, zapewniam, że ilość tych zbrodni zdecydowanie by spadła. Jeśli ktoś chce być złośliwy i mówić o przypadkach pedofilii w kościele, to również jak najbardziej jestem za i myślę, że to byłoby bardzo skuteczne. Kara śmierci za ewidentny przypadek pedofilii. Oczywiście, gdy mówimy zawsze o karze śmierci, to musi być naprawdę pewne. Zwykle w naszej cywilizacji stosowano w ogóle karę śmierci dopiero w przypadku recydywy, ale nawet w takim przypadku, już abstrahując od tego kiedy, jak i gdzie, zakładamy, że faktycznie jest to pewne. Zapewniam, że kara śmierci pomogłaby również w walce z tego rodzaju zbrodniami i patologiami. Ostatnie pytanie na dzisiaj. W Polsce obowiązkowa jest szczepionka skojarzona na odrę, świnkę i różyczkę, przy czym wirusy różyczki namnożone zostały na ludzkich komórkach pochodzenia płodowego. Nie ma żadnej alternatywy dla tego szczepienia. Czy moralne jest w takim wypadku zaszczepić dziecko taką szczepionką? To jest pytanie z gatunku wyjątkowo trudnych. Nawet konsultowałem to z naszymi profesorami z seminarium. I ich odpowiedź była taka sama jak zawsze w tych kwestiach, co nie znaczy, że całkowicie jasna i precyzyjna. To znaczy, bez wątpienia nie jest moralnym, aby w jakikolwiek sposób używać, tak w cudzysłowie, owoców aborcji zabitych dzieci. No, owoc to jest w tym przypadku naprawdę straszne słowo, żeby używać, przepraszam, po prostu nazwijmy tą sprawę po imieniu. Znowu mi za to polecą wyświetlenia, bo za każdym razem, gdy w materiale pada słowo aborcja, to YouTube nie pokazuje tego filmu. Już kiedyś o tym mówiłem, że można to zobaczyć w statystykach kanału, ilu osobom YouTube pokazał miniaturkę danego filmu. Jeśli padają tam tego rodzaju słowa, to automatycznie już ten film nie będzie pokazywany ludziom. No ale nic, po prostu o pewnych rzeczach trzeba mówić. Nie o to chodzi, że jest dla mnie najważniejsze, ile jest wyświetleń, tylko no jeśli nagrywam te odpowiedzi, to po to, żeby do ludzi dotarły, tak? Także chciałbym, żeby ludzie mieli okazję to faktycznie obejrzeć i usłyszeć te odpowiedzi. No ale takie życie. A więc gdy oczywiście niemoralnym jest wykorzystywanie zabitego dziecka po to, żeby w jakiś sposób eksperymentować czy tworzyć jakieś preparaty medyczne. Oczywiście to nie jest tak, jak niektórzy mówią, że tam jest w ogóle dochodzi do jakiegoś kanibalizmu, że to jest dokładnie to zabite dziecko, które zostaje wszczepione. To znaczy te wirusy są namnażane w tym zabitym dziecku. Ja też nie jestem tutaj na komórkach macierzystych, nie jestem tutaj ekspertem. Jeśli ktoś jest ekspertem, może mi to dokładnie w komentarzu opisać. Jestem gotów poddać się pod opinię eksperta w tej materii jak najbardziej. Natomiast nie jest to w tym sensie bezpośrednio kanibalizm, ale bezpośrednio, bez wątpienia robienie takich rzeczy jest ściśle rzecz biorąc niemoralne. Teraz mija ileś tam lat. Czas tutaj w sumie nie jest jakiś bardzo istotny, ale chodzi o to, że teraz zostaje dopuszczona do użytku szczepionka, która korzysta z tych bakterii, które zostały namnożone w ten właśnie sposób, a więc powstała ona faktycznie w sposób niemoralny. Teraz jakie są katolickie zasady co do współdziałania w czymś, co w jakiś stopniu jest niemoralne? A więc nasz czyn musi być bezpośrednio przynajmniej neutralny moralnie. Czyli ja osobiście nie mogę zrobić tutaj nic niemoralnego. Zasadniczo, jeśli człowiek przyjmuje szczepionkę, zasadniczo nie ma samo w sobie, abstrahuję w tej chwili od skuteczności czy nieskuteczności, abstrahując od tego, samo w sobie przyjęcie szczepionki jest czynem neutralnym moralnie. Tak, a więc mój czyn sam w sobie nie zawiera znamion czegoś niemoralnego. Sposób powstania tej szczepionki jest niemoralny i dlatego zadajemy sobie pytanie o współudział w jakiś sposób w tym sposobie powstawania.
Drugi powód, bo jednak pozostaje pewna łączność, tak? No, bo ja nie robię wprawdzie nic bezpośrednio niemoralnego, tak? Ja nie zabiłem ani tego dziecka, ani nie współfinansowałem tego wtedy, tak? Choć widzimy, że jakaś forma współfinansowania, skoro teraz, jeśli teraz za to płacę, no, w tym przypadku to są pewnie nakazane szczepionki, ale no, jakaś forma współudziału jednak jest, dlatego powód do takiego współudziału musi być naprawdę bardzo poważny. To znaczy, musi być faktycznie to musi być bardzo poważna sprawa. Przymus może być faktycznie takim powodem, jeśli to jest ścisły obowiązek i jeśli tego nie zrobię, to nie wiem, nie będę w stanie praktycznie nigdzie pracować, normalnie funkcjonować. Może to być powód faktycznie proportionaliter gravis, wystarczająco poważny do tego, żeby taką szczepionkę przyjąć. Natomiast są to sytuacje faktycznie trudne. Zawsze, gdy mówimy o przypadkach jakiegoś współdziałania do czegoś, co jest moralnie złe, to nawet wtedy, gdy ta nasza czynność nie jest bezpośrednio niemoralna, tak jak tutaj samo przyjęcie szczepionki, to jednak przecież w jakiś sposób zostaje ten przemysł, biznes zostaje w jakiś sposób napędzony. A więc rzecz zawsze pozostaje w jakiś sposób dwuznaczna, natomiast nie ma powodów, żeby obawiać się grzechu w przypadku, gdy faktycznie jest causa proportionaliter gravis. Czyli gdybym był teraz postawiony przed takim wyborem, w sensie stawiam się w sytuacji osoby świeckiej i jest kwestia zaszczepienia dziecka na przykład obowiązkową szczepionką taką i taką. Abstrahuję od kwestii tego, czy ta szczepionka jest zdrowa, korzystna, czy nie. To jest zupełnie inna sprawa. I rozważam tutaj pod kątem tego połączenia, tak, w jakiś sposób z grzechem dzieciobójstwa. I jestem do tego zobowiązany. Ja, gdybym był teraz osobą świecką, skonsultowałbym to ze spowiednikiem. Na zasadzie mamy taką i taką sytuację, grozi nam to i to, taka i taka jest kara, praktycznie alternatywy nie mamy. Czy powinniśmy, czy nie powinniśmy? Ze względu na to, że jest to faktycznie trudna moralnie decyzja, należy tutaj, myślę, że każdy przypadek, bo jednak czy kauza jest w proporcjonaliter gravis, czy jest wystarczająco poważna, to jest w każdym przypadku jednak trochę inaczej i należy każdy przypadek jednak osobno zbadać. Zasada jest taka, jak podałem, może to być dopuszczalne wtedy, gdy powód jest wystarczająco poważny i jednocześnie moja czynność sama w sobie nie nosi znamion czegoś niemoralnego. To wszystko na dzisiaj. Jeszcze raz błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego, jak zawsze w intencji wszystkich oglądających w przypadku naszych pytań i odpowiedzi odmawiam dziesiątek różańca na zakończenie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.